Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Mamy dzisiaj bardzo piękne, ale też bardzo mocne Słowo Boże. Takie w sam raz na początek Wielkiego Postu. Takie słowo, które nas woła ku nawróceniu. Najpierw słuchaliśmy fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa. Ten fragment zamykało takie stwierdzenie: tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać twoim przodkom. Tu to znaczy gdzie? Bo mogłoby się wydawać, że tu to znaczy w ziemi obiecanej, ponieważ to słowo jest wzięte z ostatniej mowy Mojżesza, który ma to szczęście, że doprowadził naród wybrany do granic ziemi obiecanej. Wie, że sam nie wejdzie do tej ziemi, ale oni wejdą i właściwie są na progu wejścia do ziemi Bożych obietnic. No i mogłoby się nam wydawać, że to tu jest właśnie, że chodzi o tę ziemię, ziemię świętą. Ale to jest tylko pozór, bo to tu jest nie tyle wyznaczone geografią, co postawą człowieka. Wybierajcie życie, miłując Pana Boga, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie. To tu to jest miłowanie Boga, słuchanie Jego słowa i przylgnięcie sercem do Pana. Nie wystarczy fizycznie wejść do ziemi świętej, fizycznie wejść do ziemi obiecanej, żeby mieć w niej życie. Ten ma życie w ziemi obiecanej, kto miłuje Boga, kto słucha Jego głosu i kto lgnie do Niego. Bo wcale nie musi tak być. Wcześniej Mojżesz mówi o zupełnie innej możliwości. Może być tak, że ten, kto wchodzi do ziemi świętej, odwróci swe serce. Nie będzie słuchał, zbłądzi i będzie
oddawał pokłon cudzym Bogom. Można być w Ziemi Świętej i być bałwochwalcą. Można być deklaratywnie w Kościele, można być deklaratywnie członkiem ludu Bożego, ale tak naprawdę mieć przed oczami ciągle innych bogów, a nie tego, który nam się objawia w Trójcy i którego poznajemy w pełni przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Można żyć w Ziemi Świętej i być bałwochwalcą, mówi Mojżesz. I to nas prowadzi do Ewangelii, bo Ewangelia dzisiejsza ze świętego Łukasza to jest fragment, w którym Pan Jezus pierwszy raz zapowiada swoją mękę. I to, co jest ważne do zrozumienia tej Ewangelii, to właśnie to, gdzie to miało miejsce, gdzie to się stało, gdzie Jezus po raz pierwszy zapowiedział, że musi umrzeć, musi być ukrzyżowany. Gdzie? W Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa w czasach Jezusa to było właśnie takie szczególne miejsce w Ziemi Świętej, w którym było pełno od kultów bałwochwalczych, od kultu pogańskich bóstw. Kiedy Jezus wypowiadał to swoją zapowiedź męki, to czynił to w takim miejscu, że dookoła stały pogańskie świątynie, stawiane w różnym czasie, stawiane przez wieki. Świątynie, ołtarze. Przecież pewnie w czasach Jezusa te najbardziej takie czynne świątynie tam to były te, które postawili Rzymianie po podbiciu Ziemi Świętej, więc była świątynia postawiona ku czci Cezara. Stąd się w ogóle wzięła nazwa Cezarea Filipowa, miasto Cezara. Więc świątynia, ołtarz ku czci Cezara, czyli kult władzy. Kult władzy, kult siły. Zaraz obok tej świątyni Cezara była stara świątynia ku czci greckiego bóstwa, które miało na imię Pan. I dlatego starożytna nazwa Cezarei Filipowej, wcześniejsza niż Cezarea, starożytna nazwa brzmiała Panias. Panias, miejsce kultu bóstwa o imieniu Pan. Kult Pana to jest taki typowy kult grecki. On przyszedł do Ziemi Świętej razem z Aleksandrem Macedońskim, kiedy Grecy podbili Ziemię Świętą. Razem z nimi przyszły ich kulty, ich wierzenia. Kult Pana jest w tym sensie greckim kultem, że to jest kult piękności. Nie? Ci z was, co jeszcze pamiętają mity Greków i Rzymian, gdzieś tam czytane w pierwszych klasach szkoły podstawowej, to pamiętacie, że Pan to było takie bóstwo wyobrażane jako pół człowiek, pół kozioł. Dość taki ohydny typ. Nieszczęśliwie zakochany w pięknej nimfie, która wolała się utopić niż ulec jego miłości. Więc Pan był zaprzeczeniem wszystkiego, co dla Greków było ważne. Czyli piękno, piękno. W hierarchii wartości w kulturze greckiej piękno było stosunkowo najwyżej. Ale tam jeszcze były inne kulty. Był stary kult asyryjski, kult Baala. Taki kult, który przez cały Stary Testament, przez całe dzieje pierwszego przymierza się przewija. Baal to było bóstwo płodności, owocowania. Owocowania. Baal, wierzono, daje deszcz. Kiedy daje deszcz,
Ziemia staje się żyzna, rodzi owoce. Rzymianie przynieśli też ze sobą tam do Cezarei Filipowej kult bogini, która się nazywała Nemezis, to była bogini zemsty. I do dzisiaj jeszcze można w tym miejscu zobaczyć ruiny świątyni Nemezis. Więc Jezus mówi o potrzebie swojej śmierci, ale też mówi o potrzebie wzięcia krzyża przez swoich uczniów w takim miejscu, które było pełne pogańskich ołtarzy. W Ziemi Świętej. W Ziemi Świętej. To nie jest w świecie pogańskim. To jest w granicach Ziemi Świętej to miejsce. U stóp Hermonu, tam gdzie wypływa Jordan, nie, bierze początek, powiedzielibyśmy, święta rzeka dla Żydów. Tak ważna w dziejach zbawienia. Miejsce ważne dla Żydów, także jakoś święte. I w tym świętym miejscu właśnie pogańskie kulty. To jest to, o czym mówił Mojżesz, że możecie mieszkać w Ziemi Świętej, a wyznawać pogańskie bóstwa. I to jest to słowo, które jest bardzo mocne do nas. Możemy być w kościele, możemy być w kościele arcybiskupami, a jakże. I zamiast czci oddawane jedynemu Bogu, wielbić te bóstwa, o których mówi Cezarea Filipowa. Znaczy, można mieć w sobie kult władzy i patrzeć na swoje życie w kościele jako drogę do kariery. Będę kimś, będę rozkazywał, będą mnie słuchać. Nie? Można być w kościele i patrzeć i ulegać takiemu kultowi, właśnie jak kult Baala. Nie? Liczę owoce, liczę głowy, ile jest, nie? Ile tych ludzi, jaki sukces. I można wyznawać Chrystusa, jednocześnie być bałwochwalcą i czcić piękno. Nie? Ile dzisiaj człowiek jest w stanie zrobić dla swojej figury? Wszystkie zabiegi wokół siebie. Papież Franciszek kiedyś nieco żartem, ale jednak serio powiedział, że estetyka nie zastąpi gimnastyki. Można się na 1000 sposobów wypudrować i wymalować, ale jak człowiek chce być zdrowy, to trzeba trochę się pogimnastykować. No. Nie wystarczy zadbać o fasadę. Nie? Ale ile my jesteśmy w stanie dla tego zrobić, żeby być pięknymi? Nie? Ile tego kultu jest wokół nas? Nie? Papież Franciszek zaczął teraz cykl kateches o starości. Byłem na pierwszej z tych kateches, miałem takie szczęście. Słuchałem tej katechezy. Papież mówi, dzisiaj stary człowiek w naszym społeczeństwie jest traktowany jako ktoś, kto jest to kompletnie niepotrzebny zagrożenie, na co, po co, komu. Wszystkie afisze, młodzi, kwitnący, zdrowiutcy, szczęśliwi, wszyscy uśmiechnięci. Nie. Gdzie jest miejsce w tym naszym społeczeństwie dla starości? Nie musi być piękna, przynajmniej z zewnątrz. To się nie komponuje się. Najgorzej, jeśli w kościele też mamy taką rzeczywistość. Nie? Właśnie w ziemi Boga, w ziemi świętej. Można być uczniem Chrystusa i być wyznawcą Nemezis, nosić w sercu zemstę. Jeszcze cię dopadnę. Jeszcze kiedyś będziesz mój. Więc to jest ta dzisiejsza liturgia słowa, bardzo mocna. Słowo, które nam Chrystus mówi. I mówi też,
Jak tego niebezpieczeństwa uniknąć? Jak uniknąć tego popadnięcia w bałwochwalstwo wtedy, kiedy się jest człowiekiem wiary, kiedy się jest w gronie Jego uczniów, kiedy się jest wierzącym? Jak uniknąć tych wszystkich pogańskich kultów, które nas kuszą? No i odpowiedź jest: jeśli kto chce iść za mną, niech co dnia bierze swój krzyż. To jest to szczególne, co Łukasz zapamiętał z tej wypowiedzi Jezusa. To jest to słowo codziennie. Co dnia. Co dnia. Nie ma w innych zapisach, u Mateusza i u Marka nie ma tego zwrotu. Co dnia, codziennie. Trzeba wziąć codziennie krzyż. Krzyż to jest, dobrze wiemy, mamy na koniec pobłogosławić ten krzyż, dopiero co odnowiony. Patrzymy na ten krzyż i wiemy, że to nie jest znak hańby, to nie jest, tak jak w czasach Jezusa, szubienica. To nie jest narzędzie męki. Chrystus przewartościował krzyż, odwrócił jego znaczenie. Dla nas krzyż jest przede wszystkim znakiem miłości. Jest znakiem miłości. Jezus mówi: jeśli chcesz iść za mną, to weź codziennie na siebie swoją miłość. Wejdź w każdy dzień, ponawiając sobie gotowość do kochania. Odpowiadając sobie na pytanie, kogo kochasz? Kogo kochasz? I to codzienne odnowienie, odświeżenie w sobie miłości odwraca nas od siebie samych. I wtedy właśnie odwraca nas od bałwochwalstwa, bo wszystkie przejawy bałwochwalstwa na koniec odnoszą się zawsze do nas. Jakby się zastanowić, kto jest tym czczonym bałwanem, nie? Kiedy czcimy władzę, kiedy czcimy piękno, kiedy czcimy zemstę, kiedy czcimy cokolwiek, nie? Ostatecznie tak naprawdę to my jesteśmy ciągle tym przedmiotem kultu, nie? Siebie samego czczę w ten sposób. A miłość rzeczywista odwraca mnie od siebie. Przełamuje to moje skoncentrowanie się na sobie. I w ten sposób ona mnie wyzwala z bałwochwalstwa. Jeśli każdego dnia uświadamiam sobie, co kocham, kogo kocham. Idę za Jezusem, jestem wolny od pokusy innych bogów, obcych bogów. Chrystus jest moim królem. Tytuł waszego kościoła. Chrystus jest królem. Chrystus jest Panem. Nie chcę innego. On ma nade mną władzę przez miłość. Odnawiajmy codziennie swoją miłość, która nas będzie prowadzić po śladach Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego Pana, pełnego miłości do każdego z nas. I to jest ta przestrzeń. Tu jest nasze życie. Tu jest nasze życie.